it up. Add it up. Tak. Jest gotowe? Jest gotowe. Dziękuję. Kamera akcja za 3, 2, 1, go! Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Nagrywam ten film w bardzo wyjątkowym dniu dla mnie, ponieważ dzisiaj zaczyna się mój wieczór kawalerski. Mój tydzień kawalerski, tak się możemy nazwać. Ponieważ dzisiaj jadę, nie wiem gdzie jadę, nie wiem co robię, jestem po prostu, spotykam się z chłopakami o 18 i zaczyna się mój tydzień kawalerski. Ale nie o tym mowa, ponieważ jakiś czas temu zadawałem wam pytanie na moim Instagramie i powiedziałem, że wcielę się w rolę waszego przyjaciela. Niektórzy z was często do mnie piszą pytania typu: Juri, dlaczego facet do mnie się nie odzywał po pierwszej randce? Wydawało mi się, że wszystko było super, a jednak się do mnie nie odzywa. I widzę, że nie macie po prostu przyjaciela faceta i często jest właśnie takie gadanie, że facet nie może być przyjacielem kobiety i kobieta nie może być przyjaciółką faceta. Ja nie mam przyjaciółki, Ewa ma przyjaciela, Roberta, którego ja też traktuję jako swojego dobrego kumpla i nie widzę nic z tym złego i nie widzę w nim żadnego zagrożenia i nic w tym stylu i po prostu uważam, że to jest zdrowe. Bo często na przykład jest tak, że Ewa siedzi za kamerą, więc Ewa jest tutaj. Chodzi o to, że często na przykład Ewa potrzebuje jakiejś rady na przykład męskiej, to odezwij się do Roberta, ponieważ w parze zawsze to nie jest tak samo jak właśnie w przyjaźni. Zupełnie inaczej jest. Wiesz, ale to też, przepraszam, tak ci wejdę, ale też nie zapominam tego, jak słuchajcie, kiedyś miałam taką sytuację, że też coś tam się wydarzyło w moim życiu i zadzwoniłam do Luki. Tak samo, no właśnie. Więc Luka czy Michael są tak samo twoimi przyjaciółmi. W sumie tak, no ja powiedziałem o Robercie, ale chłopaki też są twoimi przyjaciółmi, tak jakby nie patrzeć, więc też się przyjaźnicie. Dzisiaj ja będę waszym takim przyjacielem i odpowiem na waszych 5 pytań. Postaram się odpowiedzieć wyczerpująco, tak abyście były zadowolone. Jeśli macie jakieś pytanie dodatkowe, zawsze możecie zadać mi w komentarzu lub możecie do mnie napisać na Instagramie, tutaj wyświetli się mój Instagram i dajcie znać, czy taki film wam będzie się podobać. Może jak wam będzie się podobać... Szpilka! Jak będzie wam się taki film podobać, to może nagram jeszcze drugą część z kolejnymi 5 pytaniami. Dobra, a te 5 pytań w sumie pomogą mi wybrać Juriowi. Tak, no myślę, że to było z takiego kobiecego punktu widzenia, a poza tym też połączyłam niektóre pytania, bo wiele pytań się powielało, tylko trochę było innymi słowami napisane. Niektóre pytania są po prostu połączone. A to jest kwestia tego, że przepraszam was, że jestem taki nieogarnięty, ale jestem dopiero przed barberem, dopiero za chwilkę będę jechać ogarniać się. Dobra, jedziemy od pierwszego pytania. Co najbardziej odpycha mężczyzn w kobietach? Ja tutaj rozwinę. Chodzi o to, że są różni mężczyźni, ale tak jakby czasami jest tak, że właśnie dziewczyna wydaje się, że się temu facetowi spodobała, a nagle nie wiadomo z jakiego powodu on przestaje się odzywać, albo nie wiem, wiesz. I facet jest taki, że też tego nie powie kobiecie, nie? To prawda. Więc co to może być, co może odpychać? Bo faceci zazwyczaj mają tak, że jak coś jest nie tak, to po prostu zamykają temat i idą dalej. A kobieta bardzo mocno nad tym kmini. Co się wydarzyło, dlaczego tak poszło? Powiem wam na swoim przykładzie. Ja kiedyś spotykałem się z dziewczyną. Była naprawdę bardzo ładna, była bardzo inteligentna. Szpilka! I naprawdę dobrze mi się z nią spędzało czas. Szczerze, ktoś mi mówi często, że wygląd nie gra roli, że wygląd jakby tutaj nie wpływa na nic. Dziewczyna miała jeden mankament, nie będę mówić o jakim mankamencie, że może dziewczyna się domyśli, że jest zakratona, który mnie totalnie jakby od niej odsunął. I też przestałem się do niej odzywać. To była kwestia wtedy wyglądu. To była kwestia wyglądu, bo na pierwszym spotkaniu, czy drugim spotkaniu, czy trzecim spotkaniu jednak najbardziej w człowieku jesteśmy ludźmi i najbardziej nas jara jednak wygląd. Najbardziej nas przyciąga wygląd drugiej osoby. Jednak dopiero charakter zatrzymuje tą osobę przy tobie. No tak, no pierwsze wrażenie zazwyczaj jest po wyglądzie. Jest zawsze wygląd. A kolejne, to już właśnie to tak jest. Jak kiedyś przeczytałem, fajnie jest przyciągnąć osobę wyglądem, a zatrzymać charakterem. Poza tym faceci patrzą oczami, no nie oszukujmy się. Znaczy kobiety, wszyscy patrzymy oczami, nie oszukujmy się, Ewa. No rzadko jest tak, że ktoś nie patrzy oczami na samym początku. Zazwyczaj patrzymy i mówimy, o, atrakcyjny facet, atrakcyjna kobieta, tak? I jak coś jest nie tak, no to... Tylko, że faceci właśnie nie potrafią tego po prostu powiedzieć osobie, do której nie są przywiązani. Nie mówią niczego, tylko po prostu idą dalej i tyle. Jeśli jest taka sytuacja, to po prostu, dziewczyny, nie przyjmujcie się. Na pewno znajdzie się taki facet, który będzie chciał się z wami spotykać, którego wy przyciągniecie do siebie w 100%. Więc nie szukajmy półśrodków, tylko po prostu idźmy dalej. Tego kwiatu to pół światu, więc każdy znajdzie swoją drugą połówkę na świecie. Więc spokojnie na luzie. A kolejną rzeczą jest to, co nas odrzuca od kobiet, to jest taka nadmierna opiekuńczość. Często jest tak, że się spotykasz z kobietą i kobieta zaczyna ci opowiadać o swoim byłym facecie. Miałem taką sytuację, więc wiem jak to jest. No, bo on to robił, bo on tak robił i... Matkuje po prostu. To już wyczułem, że to będzie po prostu, ja będę miał drugą mamę.
I to też bardzo mocno wpływa na to, jak przybiega pierwsza, druga, trzecia randka. I myślę, że to też jest bardzo duży minus, jeśli chodzi o spotykanie się z tą kobietą. I ta kobieta jest w tym momencie jakby, no niestety, odrzucana przez partnera, z którym właśnie przyszła na randkę, lub pierwszą, właśnie jak drugą, trzecią, bo to są pierwsze te randki. Więc to matkowanie to również nie jest niczym dobrym, bo to do niczego nie prowadzi. Zawsze my jako faceci mówimy tak, mamy jedną mamę i nie chcemy mieć kolejnej mamy, tak? Bo naprawdę jedna mama nam wystarczy, bo właśnie jest mama od tego, żeby matkować. Kobieta ma być kobietą dla faceta. Kolejną rzeczą, która może nas przerazić jako facetów, to jest to, gdy spotykamy kobietę, która na przykład długo już nie jest w związku i tak bardzo pragnie tego związku. Ja byłem trochę takim facetem, przyznaję się. Znaczy, mimo że byłem rok poza związkiem i byłem rok singlem, to też trochę to działa dwie strony, uważam. Tak samo jak i facet, tak samo jak i kobieta. Wszystko to, co mówisz, działa dwie strony, no. Tak, to wszystko działa dwie strony trochę. Ale chodzi o to, że jeśli ktoś jest za bardzo, tu teraz mówię już ogólnikowo, czyli nie mówię tylko o kobiecie, o facecie, i o kobiecie i o facecie mówię jednocześnie. Jeśli ktoś za bardzo chce, ktoś za bardzo przytłacza, ktoś za bardzo po pierwszej randce planuje całe swoje życie, ja mówię na przykładzie swoim, to się nie uda, po prostu to się nie uda, ponieważ tym po prostu przestraszymy potencjalnego naszego partnera, więc to nie jest dobre, pamiętajcie o tym. Wszystko z chłodną głową, wszystko na spokojnie. Ogólnie podchodźmy do związków, do randek na chillu, na spokojnie. Nie starajmy się udawać też kogoś innego, nie starajmy się być kimś innym. Starajmy się być sobą. Jeśli kogoś urzekniemy tym, jaką jesteśmy osobą, to myślę, że to jest połowa sukcesu. A ja też bym tak z tyłu kamery dodał, że to, co teraz też mówisz, to jest też taka kwestia komunikacji takiej odpowiedniej z drugą osobą i rozmawianie. Że w naszym e-booku jest bardzo dużo też o tym właśnie, jak prawidłowo się komunikować z drugą osobą. Rozmawiać. Tak, żeby ona odebrała dobrze to, co chcemy powiedzieć, nie? To prawda. Związek, zdrowy związek, to rozmowa to jest w ogóle fundament wszystkiego. Oczywiście. Bez rozmowy nie dojdziecie do żadnego konsensusu, nie dojdziecie do żadnej jakiegokolwiek, nie wiem, jak to się mówiło, porozumienia. Tak. Rozmowa. To jest 90% sukcesu moim zdaniem. Jak zrozumieć... To się nagrywa na pewno? Tak. Ja pierwszy raz nagrywam siedzony film w tym mieszkaniu. Tak? Tak. Fajnie, w ogóle tak, bo masz ale wiecie co, ja sobie usiadłem, mówię, ja dobra sobie tutaj... Matko jedyna. Szpilka! Dobra, tutaj mamy takie pytanie już, które nie dotyczy pierwszych spotkań, tylko spotykamy się już jakiś czas z facetem, ale jakby nadal nie ma jakichś takich rozmów, że czy to będzie na poważnie, czy nie, i trochę tak nie wiemy, o co chodzi. Jak kobieta ma wyczuć, czy ten facet traktuje ją poważnie, czy nie? Jeśli chodzi o to pytanie, no to uważam, że jeśli facet angażuje się przede wszystkim w związek, który się zaczyna, który już jest, angażuje się w takim stopniu, że jest to, bo w tym momencie, w którym chcesz, żeby był, pomagać ci, gdzie rozmawia z tobą. Kolejny raz rozmowa, bo rozmowa to jest jakby słowo klucz, jeśli chodzi o związek. To potem już możemy poznać, czy facet traktuje was na poważnie. Bo jeśli facet nie traktuje was na poważnie, to zazwyczaj unika rozmowy, unika was, napisze do was zazwyczaj wtedy, kiedy potrzebuje po prostu seksu. Wtedy jesteście mu potrzebne, bo traktuje was przedmiotowo, po prostu. Niestety tak to wygląda. Przede wszystkim, jeśli jest taka możliwość, jeśli facet jest otwarty na rozmowę, to usiąść po prostu i szczerze zapytać się go. Czy traktujesz mnie poważnie? Dokładnie. Czy traktujesz mnie poważnie? Jakie są twoje plany wobec mnie? Czy mam na co liczyć? Jeśli nie czujecie od niego tego, że na przykład, nie wiem, chyba że czujecie, ale też nie jesteście pewne na 100%, bo też jest tak, że czasami faceci fajnie rzucają taką kurtynę dymną, wiecie, że wam się wydaje, że jest wszystko spoko, a jednak nie jest spoko, więc po prostu porozmawiać, jeśli facet jest otwarty na rozmowę, bo to też jest różnie. Więc myślę, że rozmowa, albo jeśli wyczujecie, że na przykład facet ma podejście takie, że nie chce z wami gadać, traktuje was totalnie przedmiotowo, znaczy, że widuje się z wami od czasu do czasu, nie ma dla was czasu, no to jakby to już świadczy o tym, że jakby to nie jest związek na długie lata. Just like that. A ja na przykład z perspektywy kobiety, ja akurat tak nigdy nie miałam, nie? Ale wiem, że są takie sytuacje, że na przykład jest się już, powiedzmy, nie wiem, pół roku, tak? No i jakby już kobieta ma myśli, no może byśmy razem zamieszkali, może byśmy poznali rodziców. U nas z naszej tak strony dalej. Było troszeczkę inaczej, to ja o tym myślałem, Ewa. No dobra, ale ogólnie, ale tak zazwyczaj jest. No i na przykład jak ten facet w ogóle tego nie proponuje, ja na przykład uważam, że po prostu trzeba kawa na ławę, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Tak. Mieszkamy razem czy nie mieszkamy? Ty tak zrobiłeś, to tak. Było zajebiste. Znaczy chodzi o to po prostu, że jakby ja uważam, że na przykład my z Ewą poznaliśmy się już w takim wieku, że po prostu albo wóz, albo przewóz, po prostu jakby albo idziemy w stronę rodziny, idziemy w stronę związku, zdrowego związku, małżeństwa, dzieci, przyszłości razem,
Albo nie. Albo w lewo, albo w prawo. Albo w lewo, albo w prawo, tak, bo nie mamy czasu. Rozmowa, nie? Rozmowa, tak. Znowu jest rozmowa. I też powiedziałem, dobra, Ewa, wprowadzam się do ciebie. Ewa była przerażona, pytała się u swojej mamy, radziła się, bo nie wiedziała, co ją czeka. Ja po prostu powiedziałem, dobra, wprowadzam się do ciebie. Później się przeprowadziliśmy do kolejnego mieszkania. Później było kolejnych kilka przeprowadzek, no i tak się to skończyło. Dziękuję ci, Kani, w ogóle, że tam dopowiadasz z boku, bo ja się trochę stresuję taką rozmową z wami, bo to jest jakby rozmowa z wami. Wy zadajecie mi pytania, a ja wam szczerze odpowiadam. A na przykład, co jest, jak powiedzmy, jest już w jakimś tam związku, nie mówię, że no nie wiem, nieważne jakim, tak? I nagle ci z dnia na dzień facet mówi, no że właściwie to on nie wie i w ogóle to jakby zaczyna ci się od siebie oddalać i on nie wie czego chce. Moim zdaniem są dwie opcje. Albo facet naprawdę przechodzi w swoim życiu trudną chwilę i na przykład powinniście sobie usiąść i porozmawiać szczerze, kolejny raz rozmowa o tym, co się dzieje. Ale chodzi ci, że trudna chwila, że to nie jest związane z tą kobietą, nie, tak? Nie, totalnie. Okay, jakby no. Związana z jego, nie wiem, z pracą, z rodziną. poczuciem własnej wartości, rodziną. No jest wiele rzeczy, seksualnością, czymkolwiek tak naprawdę, bo to jest jego wewnętrzny problem. Jego wewnętrzny problem, nie wy. Albo drugi wariant to jest to, że po prostu facet nie chce już być z wami i chce się z wami rozstać i po prostu nie wie, jak to mu powiedzieć. Ucieka naokoło, żeby po prostu nie powiedzieć mocnych słów typu nie chcę z tobą już być. No ja tego nie czaję, tak byłoby o wiele łatwiej. Właśnie tego nie cierpię w facetach, że facet nie może ci powiedzieć, się boją, słuchaj, nie chcę już z tobą być, tylko facet będzie ci robić naokoło. Pamiętam, jak ja rozstawałem się z moją byłą kobietą, no to miałem tak samo, bardzo ciężko mi było powiedzieć, że chcę się z tobą rozstać. A ja się rozstałam, mimo tego, że było mi ciężko, to kawał nawet powiedzieć. Ale chodzi o to, że wiecie, no każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek jest inny, raz, że i kobiety są moim zdaniem troszeczkę silniejsze niż faceci. Oczywiście. Bo też jednak w życiu troszeczkę więcej jakby przeżywacie, nawet sam poród, menstruacja co miesiąc, to jest wow. Więc to już pokazuje, jak kobiety są silne. Ja to są tylko dwa takie przykłady, więc ja nie wiem, ja bym chyba sobie nie dał rady z porodem całego. Więc szczerze tak mówię. Dobra. Lecimy. O, ciężkie pytanie. Dobra. Uwaga. Co jeśli facet nie odzywa się po seksie? Znaczy, wydaje mi się, że jeśli facet się nie odzywa po seksie, to po prostu traktuje seks bardzo mocno przedmiotowo. I po prostu to jest tylko fizyczność. To nie ma nic wspólnego z relacją, z miłością. Znaczy, ma wspólne z relacją łóżkową. Po seksie, jeśli się nie odzywa, to tak naprawdę chciał, aby go nie było w tym już miejscu. Najlepiej. Więc jeśli taka sytuacja wynikła w waszym życiu, to nie angażujcie się bardzo mocno w to, ponieważ... I może też, jeśli taka sytuacja wynikła w waszym życiu, to nie opierajcie swoich relacji na seksie. Tak jest, bo to chodzi o to, to jest tylko fizyczność. A jeśli obydwojgu stronom to pasuje, że na przykład obydwoje się do siebie nie odzywacie, to widocznie pasuje wam taka relacja, czyli po prostu win-win. Tak, dokładnie tak, więc dobrze podpowiedziałaś, bo brakowało mi tych angielskich słów. Tak, no to jest friends with benefits. Ostatnie pytanie mamy, no? Okej, dobra. Ale ja jeszcze tylko tak powiem. Przepraszam, że jestem taki podekscytowany, jestem taki zadowolony, szczęśliwy, bo ja też myślę dzisiaj o Kowalerskim. I tak jest natężenie, dużo fajne pytanie, rozmowa z wami. Za chwilkę jeszcze nagrywam kolejnego vloga i to jest takie mega. Ale wiesz co, myślę, że też warto dodać, że to jakby są twoje subiektywne zdania, nie? Tak, to jest tylko... Nie było, że my tu kogoś teraz. Nie, broń Boże, nie wiem. To jest jakby nie bierzcie mnie jako autorytet. Ja tylko wam mówię. Co ty myślisz? Co ja myślę? To jest, możecie się ze mną nie zgadzać, macie do tego prawo, możecie napisać komentarz, że się ze mną nie zgadzacie, możecie wszystko. Nie bierzcie mnie jako eksperta, po prostu ja wam mówię jako facet, który ja też w swoim życiu trochę przeżyłem różnych rzeczy i mówię wam z własnego doświadczenia, jak ja myślałem często. Ja mówię wam po prostu, jak ja myślałem, jak ja funkcjonowałem, bo większość z tych rzeczy, o których teraz rozmawiamy, na pytania, które wy mi zadałyście, odpowiadam jako osoba, która to przeżyła po prostu i która właśnie w taki sposób myślała. A też uważam, że przez te lata troszeczkę dojrzałem i po prostu mogę się z tym podzielić z wami. Dobra. Czy jak szybko pójdę do łóżka, facetowi to szybko się znudzę? Nie, to zależy, wiecie, nie, totalnie nie. Jakby to zależy pewnie od kobiety, bo jeśli kobieta dawkuje swojemu facetowi, nawet jeśli pójdzie z nim na pierwsze randce do łóżka, to znam takie pary, które poszły właśnie ze sobą do łóżka na pierwsze randce i są do tej pory w związku przez, nie wiem, 10 lat i są małżeństwem, mają dzieci. To jest kwestia po prostu tego, czy się dogadują w tym łóżku, czy są dla siebie dobranymi partnerami, czy dają sobie tyle satysfakcji, że mogą ze sobą być przez następne 10, 20, 30 lat. I to jest I kwestia czy tego. Czy rozmawiają otwarcie też o sprawach łóżkowych? Z czego chcą, czego pragną, co ich kręci. Dużo ludzi tego nie robi, Juri. Tak jest, co ich kręci, czego oczekują, co by chcieli od siebie dać na przykład, bo no wiecie, no jesteśmy ludźmi, każdy ma swoją głowę, każdy ma swoje jakieś
fantazje i myślę, że to jest kwestia tak samo kolejny raz rozmowy. Nie ma jakiejś reguły. Po prostu. Nie ma, że jeśli pójdę, to się szybko znudzę. Nie, po prostu... Ale fakt faktem wydaje mi się, że teraz, przynajmniej z tego co ja rozmawiam ze swoimi kolegami, teraz trochę tak jest, że jednak często te randki kończą się seksem i taki facet po prostu ma potem problem, żeby rozróżnić, czy ta dziewczyna chce czegoś więcej, czy ona chce seksu. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że jakby... Ale dobra, może ja po prostu mam... A czy zazwyczaj to faceci chcą seksu? A kobiety bardziej się angażują, bo bardziej jednak kobiety są takie uczuciowe. Więc ja mówię z perspektywy faceta, że nie, no nie, no tak to nie jest. No po prostu często jest nawet tak, że jeśli kobieta jest na tyle emocjonalna, cudowna w łóżku, to tym bardziej jeszcze nakręci faceta do tego, żeby być z nią dłużej. To jest klucz do tego wszystkiego. No dobra. Słuchajcie, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Odpowiedziałem na waszych 5 pytań. Tak, żeby nie było nudno, żeby nie rozwodzić się nad tym bardzo długo. Zrobić drugą część. I też, żeby zrobić drugą część, jeśli wam się ta spodoba. Oczywiście zobaczymy, jak ona się przyjmie. Mam nadzieję, że ona się przyjmie bardzo dobrze. No i tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Piszcie komentarze, dawajcie znać. Pamiętajcie, że to jest tylko moja subiektywna opinia. To jest jakby, to jest mój tok myślenia, mogę tak powiedzieć, tak? To jak ja na ten moment myślę. Więc jednym to podpasuje, drugim na pewno nie. Więc... jakby zdaję sobie z tego sprawę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Salut. Ciao.